Proszę Państwa, informatyzacja, cyfryzacja, komputer, program funkcjonuje w każdej dziedzinie, w każdym miejscu, czy to administracja rządowa, czy samorządowa, czy podmiot gospodarczy, czy również organizacje pozarządowe. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić życie bez właśnie tych narzędzi, które przyniósł XXI wiek, kiedy mówimy o tym, że pewne procesy rozwojowe musimy określać poprzez właśnie nowe elementy, wykorzystać właśnie do tego potencjał w zakresie naszych uczelni, instytutów badawczych, bo jeżeli mówimy o konkurencyjnej gospodarce, to zdajemy sobie sprawę, że tą konkurencyjność możemy tylko zbudować poprzez nowe technologie. Będą inwestycje w edukację, szkolenie ludzi dla tych potrzeb. Myślę, że dzisiaj w Polsce internet, i tak chyba wynika ze statystyk, dociera do 70% polskich domów i około 60% Polaków korzysta z internetu. Ja też dzisiaj, tak na co dzień, często korzystam dużo z internetu i z tabletu, ale dzisiaj ten tablet mam pod ręką i wiem doskonale, że są coraz większe, będą jeszcze większe możliwości, ale to też dzięki Państwa konferencjom, Państwa rozmowom i przede wszystkim Państwa działaniom. Wsparcie będzie polegało przede wszystkim na wspieraniu podmiotów komercyjnych, czyli przedsiębiorstw w zakresie pierwszej osi priorytetowej i również wsparcie bezpośrednie dla tych podmiotów do realizacji zadań związanych z informatyzacją przede wszystkim wewnątrz firmy, ale również z wystawianiem różnego rodzaju usług traktowanych bardzo w skrócie jako e-biznes. Przede wszystkim również wsparcie działań związanych z tak zwaną działalnością miękką, czyli wspieraniem kompetencji, również kompetencji cyfrowych, które wpływają również na rozwój naszego regionu. A dodatkowo w ósmej osi priorytetowej znajdują się środki na działania infrastrukturalne skierowane na rozwój e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, digitalizacji różnego rodzaju zasobów, skierowane przede wszystkim na działania już takie bardziej infrastrukturalne, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Praktycznie z tych środków będą mogły korzystać różnego rodzaju podmioty, administracja, ale także przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, czyli tak naprawdę przekrój tych podmiotów jest szeroki, przy czym warto zauważyć, że na tym etapie programu wszystkie te elementy, o których wspomniałam wcześniej, nie zostały jeszcze zdefiniowane formalnie. Prace aktualnie są toczone związane z samym programem, czyli trwają konsultacje do 2 stycznia 2014 roku, a istotne są później dalsze zapisy związane m.in. z uszczegółowieniem zapisów tego programu i tam należy zadbać o to, by zainteresowane podmioty znalazły się w możliwości w katalogu przyszłych beneficjentów tego programu. Natomiast jakby z racji dotychczasowych doświadczeń można się spodziewać, że najwcześniej będzie to koniec 2014 roku, a raczej nawet rok 2015. W tej chwili możemy mówić tylko i wyłącznie o propozycjach, które są na poziomie przygotowywanych dokumentów, ale wydaje mi się, że tak jak do tej pory w programach operacyjnych perspektywy finansowej, która właśnie nam mija, w przyszłej perspektywie finansowej również, chociażby w programie operacyjnym Inteligentny Rozwój, będziemy mogli liczyć na wsparcie zarówno dla aktorów, jak i dla samych koordynatorów klastrów. Klastry to są tak specyficzne. To jest na tyle specyficzna forma, że ona jednoczy tych przedsiębiorców. Ona pozwala im na uzyskanie jakiejś przewagi konkurencyjnej. Pozwala im na bycie grupą, a wiadomo, że grupie będzie łatwiej na rynku, jest łatwiej na rynku. Są w stanie dużo łatwiej uzyskać taką przewagę konkurencyjną, na której w standardowych warunkach prawdopodobnie jako pojedyncza, zwykła firma by nie otrzymali. Więc wydaje mi się, że tu jest siła klastra. Poza tym, biorąc pod uwagę to, że to są takie formy, które bardzo często są formami młodymi, im łatwiej będzie na tym rynku konkurować, są dużo bardziej kreatywni i w ten sposób, szczególnie biorąc pod uwagę chociażby klaster, w którym się w tej chwili znajdujemy, klaster kompetencji cyfrowych, tym bardziej zasługuje na uwagę i tym łatwiej będzie mu wybić się na rynku, szczególnie jeżeli chodzi o grupę przedsiębiorców jako takich.
Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że kompetencje cyfrowe są naszą najważniejszą barierą w cyfrowym rozwoju. Od tego chyba trzeba zacząć i na tym zakończyć. To jest oczywiste, że jeżeli tej bariery nie pokonamy, to nasz rozwój cyfrowy będzie spowolniony. I właśnie dlatego postanowiliśmy zorganizować i zwołać tą dzisiejszą konferencję, bo z jednej strony jest to ostatni moment, kiedy nasze programy operacyjne nowej perspektywy finansowej kończą swój ten etap kreacji, a jednocześnie jest ostatni moment, kiedy można jeszcze na kształt tych programów wpłynąć. Więc wydaje mi się, że jest to znakomita okazja i też znakomite miejsce, żeby się zastanowić, czy rzeczywiście te programy operacyjne, to co żeśmy zaprojektowali, czy odpowiada wyzwaniom, przed którym stoimy i czy pozwoli nam skutecznie zlikwidować bądź zminimalizować tą barierę, o której mówiłem. Króciutko ten temat rozwinę, bo powszechnie sądzi się, że jeżeli potrafimy włączyć komputer, surfować po necie, czy uruchomić procesor tekstu, to już potrafimy żyć w cyfrowym świecie. To może być częściowo prawdą, jeśli chodzi o świat prywatny. Natomiast to, o czym mówię, dotyczy rozwoju gospodarczego, a więc kompetencji cyfrowych, zawodowych, czyli inaczej mówiąc, zdolności do wykorzystywania komputera, internetu, oprogramowania jako narzędzia pracy zawodowej. I może jeszcze ważniejszy obszar to jest obszar wykorzystania narzędzi cyfrowych jako narzędzia usprawniającego funkcjonowanie organizacji gospodarczych w różnych obszarach, takich jak na pewno sprzedaż, marketing, ale też projektowanie wyrobów, badania i rozwój, coś, co się nazywa gospodarowaniem zasobami wiedzy w przedsiębiorstwie, obieg informacji i dokumentów i milion innych obszarów, które są bardzo istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i gdzie właśnie narzędzia cyfrowe pozwalają zwiększyć efektywność i obniżyć koszty. A to są podstawy tworzenia przedsiębiorstwa konkurencyjnego. I właśnie z tymi dwoma obszarami, to znaczy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych jako narzędziami do wykonywania zawodu. A trzeba powiedzieć, że właściwie żaden współczesny zawód nie może być wykonywany bez wykorzystania komputera. Za wyjątkiem najprostszych może jakichś zawodów fizycznych, ale i tam od czasu do czasu trzeba się komputerem posłużyć. No a jeśli mówimy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, zarządzaniu przedsiębiorstwem, czy o kadrach, które w przedsiębiorstwie nazywają się kadrami kluczowymi, to również ten obszar umiejętności wdrożenia tych narzędzi, tak żeby przedsiębiorstwo skutecznie i lepiej funkcjonowało na rynku, jest to słaby punkt naszych przedsiębiorstw. I zresztą nie tylko przedsiębiorstw, bo jeśli pomyślimy sobie o licznych porażkach cyfryzacji naszej administracji publicznej, no to też nie ulega wątpliwości, że tutaj przede wszystkim bariera kompetencji powoduje, że jakoś nie potrafimy tego zrobić jeszcze dostatecznie skutecznie. W programie operacyjnym Polska Cyfrowa będą realizowane projekty dotyczące przede wszystkim budowy sieci szerokopasmowych, ale także projekty z zakresu e-usług publicznych i otwartego rządu oraz wzmocnieniu kompetencji cyfrowych. Głównymi beneficjentami naszego programu są przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki administracji rządowej i organizacje pozarządowe. Przede wszystkim dużo dzieje się w regionie pozytywnego, tak jak Państwo wcześniej to zauważyliście. Dużo dzieje się także w Suwałkach, więc dziękuję inicjatorom i organizatorom konferencji za jej przygotowanie. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020, jeżeli dobrze pamiętam, na działania związane z informatyzacją będzie przeznaczona kwota około albo ponad 10 miliardów złotych. Jest to duża kwota dla zagospodarowania i myślę, że trzeba w ramach
funkcjonujących programów ogólnokrajowych, ale także regionalnego programu operacyjnego, zbudować trzy podstawowe elementy, takie narzędzia do tego, aby każdy, a nie tylko 50-60% mieszkańców województwa, mógł korzystać z tych narzędzi, także z internetu szerokopasmowego. Więc trzeba stworzyć infrastrukturę, trzeba stworzyć narzędzia i trzeba przygotować ludzi, aby potrafili z tej infrastruktury i tych narzędzi korzystać. I administracja rządowa w województwie podlaskim, także Podlaski Urząd Wojewódzki, wdraża wiele działań, także we własnym zakresie, związanych z informatyzacją. Myślę, że Podlaski Urząd Wojewódzki już obecnie jest dostępny dla naszych interesantów poprzez narzędzia informatyczne, internetowe, ale w urzędzie także funkcjonuje elektroniczne zarządzanie dokumentami, które przekazujemy także innym instytucjom publicznym, ministerstwom i urzędom wojewódzkim, i chcemy się otwierać i udostępniać na taką formę komunikowania, chociaż ta osobista, fizyczna jest bardziej przyjemna i przyjemna z ludźmi. Niemniej jednak pewna presja czasu, zakres spraw i rozwój cywilizacji zmusza nas do wykorzystywania narzędzi, a w tej dziedzinie jest tak olbrzymi postęp, że po prostu tą infrastrukturę trzeba tworzyć, i to może nawet dobrze, że w niektórych regionach kraju i województwa tworzyć, bo możemy ją stworzyć nowoczesną i wydajną, natomiast w wielu regionach musimy ją modernizować. I zapewne, tak jak doskonale Państwo wiecie i znacie programy, które rząd stworzył, a na które pozyskujemy środki między innymi z budżetu Unii Europejskiej, takie możliwości także w nowej perspektywie finansowej będą. I jestem gorącym zwolennikiem tych działań. Bardzo cenię inicjatywę północno-wschodniego klastra edukacji cyfrowej, tak, i myślę, że też ta nazwa wszystkim nam się bardziej utrwali. Jest to bardzo potrzebna konferencja, ta wymiana doświadczeń, ale także przed jeszcze realizacją programów, przyjęcie wspólnej strategii działań i zaangażowanie ludzi, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać dostępne środki finansowe i żebyśmy jak najszybciej mieli dostęp do szybkiego internetu i mogli się komunikować z całym światem, jest bardzo ważna. I to Państwa zasługa. Cieszę się, że mnie zaprosiliście.